Cześć, siemanko, z tej strony Squido, witam bardzo serdecznie w 113 odcinku Wakacji z Minecraft. Zobaczcie, jak to wszystko pozmieniałem, cały ten reaktor totalnie jest inny niż był w poprzednim odcinku. Wyrzuciłem w kosmos i... znaczy nie w kosmos, wyrzuciłem po prostu Uland Porty. Tutaj są, ponieważ przez nie właśnie nie chciał ten reaktor dobrze pracować. Jak to zwykle, rzeczy, które tworzę, nie działają dobrze na koniec odcinka. Tak było w poprzednich dwóch przypadkach. Ale już wszystko naprawiłem, tak jak w poprzednim przypadku też wszystko naprawiłem, tak w tym przypadku. Udało mi się to ładnie naprawić. I jak widać, tutaj na przykład, teraz tutaj jest energy output, wcześniej tutaj była jakaś para czy nagrzanie, coś takiego. Teraz jest lepiej, tak właśnie ma być. Dzięki temu tworzy się energia, ta energia jest przekazywana do Serakta z dużą ilością, ponieważ Ekwary jest włączona i więc też trochę tej energii pobiera. Natomiast dziś zajmiemy się tworzeniem takiego systemu przy użyciu Redstone Port. Redstone Port będę używał po to, żeby włączać lub wyłączyć reaktor, żeby on działał sobie automatycznie, się włączał lub wyłączał w zależności od potrzeb. Więc to na pewno będzie ciekawe. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze jeden power tap, więcej zrobiłem, bo tak będzie najlepiej, tak jest super. Tylko troszkę dobrze jeszcze przebudujemy zaraz, ale najpierw właśnie zajmę się tymi redstone'owymi rzeczami, które dzisiaj są potrzebne. Od razu powiem, że jestem tak słaby w redstone'ie jak na przykład w CS-ie, więc tutaj troszeczkę nie będę nawet próbował jakoś tak zabłyszczyć na temat redstone'a, natomiast coś może zrobię, coś może mi się uda. Dlatego też na początek stworzymy sobie taki oto komparator. Chyba tak jeszcze? Nie redstone, coś tu innego się wrzucało. Co tam się wrzucało? Komparator po prostu, byśmy sobie stworzyli na początek. Komparator, redstone komparator. Aha, kwarc, okej. Klik. A nawet stworzymy sobie dwa, a dobra, nie stworzymy dwóch, jeden wystarczy. Drugi zdecydowanie nie będzie potrzebny, bo tam sobie, innego coś zastosujemy. Dobra, no i wchodzimy dzisiaj do modyfikacji, która mi się przyda. Jest to modyfikacja Project Red Integration. Tej modyfikacji będziemy sobie używać. Nie za bardzo jeszcze jestem przekonany, co mi tutaj jest potrzebne. To też jest komparator, ale tu jest bardziej jakaś skomplikowana budowa, dlatego postanowiłem, że użyjemy sobie tylko jeden kwarc. Ale tą skomplikowaną budowę zaraz trzeba będzie ogarnąć. Musimy sobie trochę stone'a wrzucić do pieca, jak widać. Te dwa staki wystarczą. Wrzucę go do pieca i coś z tego wyjdzie. Jakiś budulec podstawowy dla całego... tutaj muszę poczekać. Już klik. Ojej, no co jest? What the fuck? No. Teraz to wrzucimy sobie. Tu nie da się? Tutaj wrzucimy. O. Będzie tego więcej. Dobra. I być może jeszcze tu, do tego pieca. On też nic nie pracuje, więc to teraz pracuje. I potrzebujemy sobie stworzyć następujące dzisiaj bramki, mam w planach. Znaczy bramek, no nie, bramki raczej, może jakieś. Na pewno tak, repeatery, bo to są specjalne repeatery, które można dłuższy czas na nich sobie ustawić. Maksymalnie to chyba 10 sekund. Więc te repeatery są lepsze. Anoda... jakaś anoda, katoda, w ogóle what the fuck, jakieś, wiecie, tutaj naprawdę układy scalone i to się tego tworzy dużo. Wiem, że to nie jest nic ciekawego, z doświadczenia wiem, że to nie jest nic ciekawego. Light sensor, rain sensor, takie rzeczy się mogą przydać. Na przykład rain sensor, jeśli jest deszcz, to nam otwiera dach, by było naprawdę epickie coś takiego. Znaczy, jeśli jest deszcz, to zamyka dach, a jeśli nie ma deszczu, No to nam otwiera dach. Na pewno było coś takiego bardzo epickiego, chociaż ja i tak nie mam deszczu, bo wyłączyłem timer, bo nie lubię dźwięku deszczu. Timer na pewno dzisiaj sobie stworzymy. Tak? Tak. Chyba. Timer, repeater. No i tam te komparatory. Komparator mam. Więc timer i repeatery. Więc tyle. Tylko tyle. Takie plany są. Powiedziałem już wam o nich. Dostanę to, czy nie? Gdzie to dostaniemy? Tutaj to powinno gdzieś być, prawda? Albo... albo gdzie? Projekt Red. Może tu. No właśnie. Poczekamy sobie jeszcze troszeczkę. Zanim to będą dwa staki pełne. To z dwóch staków mam już szansę cokolwiek zrobić. Widzicie, ile jest tu marbla? Po prostu masakra. Być może sobie coś z tego zrobimy. No bo troszeczkę to miejsce zajmuje z jednej strony, a z drugiej strony nie opłaca się. O kurczę, ile tego będzie? Dobra, ja na razie wezmę dwa staki. Niech tam dalej sobie rośnie, będzie tego chyba dwa razy więcej. Tak mi się to zapowiada, wrzucę to tutaj do środeczka. No i tak, jeden timer jeszcze poproszę. Gdy możemy timer stworzyć? Timer, jej. Timer, no mamy te trzy takie. Okej, raz, dwa, trzy. Tam rzuciłem. To będzie masakrę to stworzyć. No, tutaj timer, gdzie on był? Jest. Trzy takie mam. Dwa takie, a nudy. A to od razu będzie. No, zrobimy sobie więcej, co mi tam, bo się może jeszcze przydać teraz. Za chwilkę. Timers. Katody, też dwie są potrzebne. Coś jest nie tak. Redstone torcze chyba. Tak, redstone torcze. Dlatego pierwsze redstone torcze stworzymy. Patyki jakieś. Gdzieś powinny być. Wow, tutaj znowu widzę zasypało. No tak, stworzymy sobie cały stack redstone torczy, co mi tam szkodzi. One zawsze się przydają. Cały staczek, cały staczek. Bum, mamy to. Do środka, niech się tam kraftuje to. No i timer, katody. Miało być na początek dwie. Okej. No i co? No i sobie teraz kraftujemy ten timer. To czegoś jeszcze tutaj brakuje. Aha, to nie jest katoda, tylko to jest pointer. Ciekawe. No dobra. Timer. No craftuj się już. Bez problemu. Znaczy, z problemami było, no przyznam. I teraz troszeczkę jednak tych repeaterów poproszę, bo to jest potrzebne. I katody, i anody, i również conductive plate'y. No i to jest już tutaj proste. Prosta recepturka na to wszystko. Conductive plate'ów stworzymy sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Damy radę 10? Może damy radę. Teraz muszę wszystko obliczyć. Chwilkę obliczę sobie. Anody mi zostały i katoda też gdzieś jedna była. Masakra to takie coś robić. No dobra. Repeater. No. Nie. Jeszcze nie. Najpierw anody. 2 na 1. 2 na 1 conductive plate. Są mi potrzebne anody, czyli na 10 jest potrzebne 20. Zobaczymy sobie, jak to wyjdzie. Mam 4. No to zrobimy sobie 11. Jeszcze jeden conductive plate. Będziemy mieli 11 repeaterów, takich lepszych. Bo to są lepsze repeatery. Już mówiłem. I teraz katod też potrzebujemy właśnie mieć trochę dużo. Zobaczymy, czy to się uda. Czy czegoś nie zabraknie surowców po drodze. Jeszcze jedna. Okej. No dobra. I teraz crafting. Jeśli tylko to wszystko tam wrzucę, to ładnie się to powinno craftować w repeatery. Super. 11. O, no i nice. Jeszcze pewnie zostało. troszkę tego surowca. Gdzie to mamy? O, 20 tego zostało. No super. No i się wszystko udało, co na dzisiaj było zaplanowane w sumie. A dopiero minęło 10 minut odcinka, to troszeczkę mnie pogrąży, ale cóż. Może coś do tego odcinka dorzucę. Ale najpierw idziemy sobie w tą stronę. Jeszcze sobie zabiorę jakieś dźwignie może, albo nie. Albo nie, dźwignie tam chyba są, redstone jest, wszystko powinno być dobrze. Idziemy sobie w tą stronę. I tutaj sobie zrobimy taki fajny system. Tą dźwignię rzucę stąd. Czy ten fajny system mógłby być tutaj gdzieś zabudowany? Myślę, że tak, że może być tutaj gdzieś zabudowany. Zobaczymy tylko jak to zrobić, żeby fajnie wyglądało. No tutaj i tak górę trzeba będzie raczej całą zabudować. Myślę, że tak trzeba będzie to mniej więcej od góry tak zabudujemy i tutaj będzie, nic nie będzie widoczne, więc będzie to dobry pomysł. Teraz pójdę po odpowiednie materiały. Krowy tutaj muczą, a ja się tym już nie przejmuję. Mam nadzieję, że nikomu to nie przeszkadza. Założę tutaj timer i on będzie miał czas co na przykład 2 minuty. Będzie 120 sekund. Co 2 minuty będą te silniki się włączały, albo nie, co minutę. Na chwilkę, żeby te silniki się włączyły. Zobaczymy, czy minuta to będzie dobry czas, czy trzeba będzie zwiększyć częstotliwość. To tak już bardziej kosmetycznie. Natomiast jeszcze tutaj dźwignię wrzucimy. Tutaj sobie dźwignię wrzucimy. Natomiast muszę iść po odpowiednie materiały. O kurczę. Tutaj takie fejle się zdarzają. Idę po odpowiednie materiały i zobaczymy, jak to będzie działać. Tak więc na początek idę po takie materiały. I od razu sobie może jeszcze wezmę jakieś takie materiały. To na pewno będzie to, co dzisiaj będzie potrzebne. Okej, spróbuję to zabudować, zobaczymy, czy tam dźwignia na tym będzie działać. Swoją drogą, tutaj mamy dźwignię, okej. No inaczej się nie da, bo redstone zajmuje całą kratkę. Nie ma szans po prostu. Dlatego na tym nie może być. No i to jest powód, dlaczego by to się miało nie udać. Właśnie. Więc zawsze powód znaleziony. Ale ja się nie będę poddawał. Ja jestem troszkę słaby, jeśli chodzi o redstone, ale myślę, że... O, i mi się udało. Na pewno. Jest dobrze teraz, tym razem. Mogę to sobie wrzucić nawet jakoś... Tak. To działa w taki sposób, że tutaj... Input, output, to źle jest postawione, ale ogólnie to jest dobrze, tylko że to źle jest postawione. Timer, musimy go specjalnie postawić, bo on ma specjalnie właśnie tutaj out. I widzicie, zapala się. Na chwilkę silniki się wszystkie zapalają, jak widać. Myślę, że takie coś jest dobre, natomiast na pewno musi to mieć większy czas, pół minuty dam jak na razie i zobaczymy, czy będzie to trzeba zmieniać. Co pół minuty właśnie mam takie drgania. Chyba wam tego wcześniej nie tłumaczyłem, więc przepraszam. Tutaj to sobie, no, nawet możemy zakryć ładnie. Plus duży. Tego niestety nie zakryjemy, więc niech to tak będzie. Ciekawe, czy mógłbym położyć... tutaj gdzieś na tym dźwignię. Nie, to nic nie daje. Natomiast tu dźwignia daje dużo więcej. Myślę, że tak to zostawię. Nie będę tego w żaden sposób inaczej zakrywał. Chciałem to tylko ładnie poprawić. Myślę, że jest w miarę ładnie poprawione. Całą resztę, no już trudno. No dobra, więc lecimy na dół, bo tutaj już wszystko ogarnąłem, co chciałem. Natomiast na dole będzie raczej więcej zabawy. Bo zrobimy tak, że jeśli ten cel będzie pusty, czyli jeśli już nie będzie nic w nim tego paliwa, znaczy energii, to wtedy będzie się reaktor włączał. No i myślę, że tak mi się to uda zrobić. Zobaczymy zaraz. Najpierw poniszczyć przewody. Dobra. O, to mi będzie tutaj potrzebne. To raczej sobie dołem puścimy te przewody. Od dołu już je sobie puszczę, tak żeby mieć to już z głowy. Lol, wypadło mi coś. Dobrze, że tu nie ma lawy. Dałby mi się ten flight control teraz, ale to jest też taka rzecz, która nie zawsze dobrze działa według oczekiwań. Dobra. Tak, tak. Tutaj może jakoś dołem. No i jest też dobrze. Tak może też właśnie być. Tutaj natomiast sobie puścimy troszeczkę kamienia, takich paneli. I na tym położymy redstone. Będzie się dało? Będzie się dało. Tylko że tutaj w tym miejscu położymy katodę. Jak już wcześniej opowiadałem, katoda, tu jest ta, znaczy komparator, sorry. Komparator, o, to jest repeater. Tak to miało być. Repeater, komparator, sorry. Komparator, tak. No i jak widać teraz jest pełny, czyli się świeci, wysyła sygnał redstone'owy. Tutaj oczywiście nie będzie redstone'a, bo musimy sobie tutaj poprowadzić taką kolejeczkę z tych repeaterów. Nie wiem, jak mi się to uda zrobić, ale musimy sobie tutaj zrobić 11 repeaterów zmieścić. Chociaż te 10 to było już duży sukces. Świeci się? Chyba się świeci. Out. No zaraz zobaczymy. Czasem nie trzeba będzie jakoś inaczej kombinować, żeby tutaj te mechanizmy wszystkie pomieścić. Tak. Redstone dla sprawdzenia. Nie działa. Nie działa. Tutaj możemy zwiększać. Natomiast tutaj sygnał powinien być wysyłany. I teraz będziemy mogli dopiero repeatery zastosować. No cóż, i teraz na pewno działa, bo się świeci tutaj ta lampka na końcu. Tutaj czas zwiększamy. I zobaczcie, jak długo to będzie, jak to długo się jeszcze świeci. To jest na pewno fajne. Tak jest, jest bardzo fajnie. Długo się świeci, kurczę. Teraz włączyłem. Od razu? Aha, nie, bo zgasło i zaraz się powinno oświecić. Zaraz się oświeci, jak tylko właśnie przejdzie tutaj ten sygnał, bo to jest repeater, tak długo trwa i już. No właśnie, no i tak długo to trwa wszystko, jak on tutaj wszystko nam zamienia, to jest po prostu świetne. Natomiast, no, ma to wadę, tak, że trwa to długo i nie można tego tak sobie używać po prostu. Chyba, żebym to zrobił gdzieś tu po środku. A wyjście zrobił, o, wyjście z tej strony, bo z tej strony i tak nic nie ma, więc z tej strony mogło być wyjście. Tylko na ile by to się spisało, to raczej nie jest takie złe, nie jest taki zły pomysł, chociaż z tej strony tutaj był problem. Natomiast byśmy to rozwiązali w taki prosty sposób. Dobra, zrobimy wyjście z tej strony i to rozwiąże wiele problemów, natomiast tak to zostanie. Wyjście oczywiście na Tesseract. Mam go. Nie znajdowało się tutaj. No raczej bezproblemowo. I tutaj tak to poprowadzimy. Ups, jest tutaj problem kolejny. Tak być zdecydowanie nie powinno. Ja to też sobie mogę rozwiązać w taki oto prosty sposób. Nie żaden też problem to nie jest. Dobra, jakoś to wygląda już. Natomiast Ale zmienimy sobie troszeczkę wszystkie zasady, bo zamienimy sobie ścieżkę na troszkę dłuższą. Dzięki temu na pewno wszystkie mieszczą te komparatory i tak dalej. To jest ważne. Tutaj musimy zrobić coś takiego. Tutaj natomiast coś takiego. Tutaj natomiast coś jeszcze innego. Powrzucimy sobie wszystko na ten najniższy poziom. Właśnie. I tutaj będzie już ścieżka z redstone'a. OK. Czyli coś prostego. Nas tutaj wszędzie wrzucę repeatery, gdzie jest to tylko możliwe. Teraz niszczę troszkę szkła, ale to mi się opłaci w przyszłości. Dobra, tyle powinno wystarczyć. Spoko. A nie ustawiłem wyjścia po tej stronie. Dobrze, chyba dobrze. Tutaj możemy sobie nic ustawić. Tutaj z tej strony, gdzie to jest? Tu? Nie tu. Tu? Tu też możemy sobie nic ustawić. Natomiast to wszystko jeszcze zabudujemy. Okazuje się, że trzeba jeszcze zrobić jedną rzecz, co prawda ja już to ukończyłem, wygląda to w taki sposób niezbyt może estetycznie, jest tu 8 repeaterów, ustawione już są na maksa. 8 repeaterów, tutaj nie jest na maksa, czyli to będzie jakieś 80 sekund, no myślę, że wystarczy, aby właśnie się napełnił cały ten tank. Cały ten cel. Jest jeszcze jedna rzecz, musimy odwrócić sygnał, więc sobie stworzymy bramkę NOT. To jest masakra, co tutaj ja muszę robić. Niestety muszę to robić. Bramka NOT. Musimy sobie stworzyć tak znowu anodę. No super, i znowu katody. Kurczę, i znowu. Kurczę, no dobra, stworzymy sobie. Niestety anod od razu powstają 3. Gdzieś ten plastik chyba, znaczy to nie był plastik, tylko to był jakiegoś rodzaju to, gdzieś to sobie zapodziałem. Plejty takie, okej. Zapodziałem bramka not. Trzeba tutaj sporo stworzyć. Raz, bramka not, katody 3. Raz, dwa, trzy. Ramka anod. Jeszcze anodę. No od razu też powstało więcej. Sorki, że się tak na tym redstone, na tym wszystkim nie znam. A i bardzo was za to przepraszam, no ale to była zawsze dla mnie czarna magia. I ja w ogóle się cieszę, że ogólnie cokolwiek z tego mogę robić. Nie wygląda to jakoś tak estetycznie, no ale też nie jest tragicznie i... dzięki temu na pewno jest dobrze. Co się stało z moim komparatorem? Nie widać go. Albo coś stało. Nieważne, mam nadzieję, że nic się z nim nie stało. Mam nadzieję, że teraz jak to postawię, to się ładnie, ładnie zamieniło. No tu jest wszędzie out. No i jest naprawdę dobrze. Tutaj raczej to nie przekazuję tutaj, bo in jest tylko tutaj, znaczy w repeatera. 276 tików opóźnienia będzie bramka NOT, która nam zamienia, czyli jeśli teraz jest pełne, no to nie będzie się tworzyć. Tutaj nie wiem, co się z nim stało, muszę ją przelogować. Serio? Zniknął coś. Popsuło się coś. A nie, on tu jest. Pewno. Ja wierzę, że on tu jest, bo... kurczę, nie mam go w ekwipunku, ani też nic z tym nie robiłem, więc to było dziwne, gdyby on mi tak po prostu zniknął ten komparator. Natomiast to się okaże, czy to działa już po tym, jak się wypróżnią wszystkie silniki. Ekwary chyba coś stoi, bo się energia coś nie zużywa. Paliwa jest jeszcze dużo. Muszę pamiętać o tym, że będę jeszcze dokładał, więc... paliwo się tak szybko nie używa. Odpadów co? Nie ma odpadów? Są 2, natomiast nie są wyciągane, ponieważ trzeba tam też serwo zainstalować. OK, zainstalujemy. Będzie to dobrze działać. Już są odpady, nie odpady, wszystko jest naprawdę teraz dobrze. Jedyny problem to jest wygląd tego, strasznie to dziwnie wygląda, tak nieprofesjonalnie. No ale co, jest automatyczne. No, takie są tego założenia, więc tutaj nie ma co narzekać, ponieważ będzie to naprawdę automatyczne. Ja chyba większość tego filmu wytnę, ponieważ takie tam głupoty mówię i w ogóle, że no jest mi wstyd. Dlatego będę tego publikował wszystkiego. Tutaj sobie to zakryjemy, tutaj wszędzie gdzie można też to sobie jakoś zakryjemy i... Nie no, redstone'a nie zakryjemy oczywiście. Jak widać jest to kratkę wyżej. Tutaj tego, nie, tego się nie da trzymać tego faila. Ja myślę, że i tak w miarę jest dobrze. Nie mam się czym martwić. O czym by się tutaj martwić? O, i się pojawił przypadkiem. Ta lampka nie wiem czy ma jakieś znaczenie. Moim zdaniem ta lampka nie ma żadnego znaczenia. Tak samo w tym przypadku też się tego nie da zakryć. Natomiast w tym przypadku już to ładnie się kryje. Dziwne to jest, bo gdybym zrobił komparator z normalnej modyfikacji, znaczy z tej modyfikacji Project Red, to by też zakrywał, a i tak Redstone się nie zakryje, więc to nie ma znaczenia. Absolutnie żadnego. Natomiast Node Gate się przyda, no bo musi być oczywiście sygnał wyłączony, jeśli tank jest, znaczy cel jest pełny, a pełny na pewno jest. Mogę coś więcej zrobić? A raczej niekoniecznie. Nie zmienia? Raczej niekoniecznie mogę cokolwiek zrobić. Jest już to ukończone w 100%. Ja jeszcze tylko tutaj zrobię jakiś tunel, schody, coś takiego, żeby tutaj można było przejść. A raczej ta część będzie zabudowana i niedostępna. A ta część będzie tutaj, żeby schodzić i paliwo uzupełniać. Coś jeszcze. Mogłem sobie wrzucić ten cel tutaj, wtedy by nie było problemów z tym. Dlatego może tak zrobię. Czy ten Tesseract? Tesseract właśnie. Mówiłem wam już, że Tesseract to jest od nazwiska Tesli. Natomiast tu jest też inny problem, ale to już rozwiążemy inne problemy tak naprawdę. No, co jest? Muszę to chyba zrobić. Tak, ojej. Poleciałem teraz. No dobra. Robimy wszędzie od dołu, żeby było zakryte. A co mi tam? Tutaj natomiast, tutaj może nie, bo tu jest już tak. Za bardzo by było. A tu jeszcze. No i co? No, a tutaj sobie włożymy już ten Tesseract, więc będzie to naprawdę ok. Działać działa. Na pewno? Nie wiem. Zobaczymy czy energia schodzi. Znaczy teraz nie schodzi, ale powinna schodzić stąd, bo jeszcze przez kable idzie. Tak, schodzi. Powoli, powoli. Może zwiększymy sobie tutaj output na większy. A można to naregulować. I powoli, i dowoli. Jak komu pasuje. Ja dam 5000, niech będzie. Ten output, bo raczej więcej tak nie jest nigdy potrzebne. Dobra. To już powinno raczej automatycznie działać. Ja w międzyczasie sobie tutaj coś ogarnę. Wiecie, tam jakieś zejście. No a to zabuduję i będzie to niedostępna część reaktora. Natomiast nad wystrojem się zastanowię. Całej tej góry. Całego tego kanionu. Nie wiem, kanion, górę. Czy góra to na pewno nie jest, bo to jest taka góra odwrócona, czyli raczej dolina jakaś taka, albo dziura po prostu. I to jest właśnie coś takiego prędzej. Stworzymy sobie może jeszcze jeden repeater w ramach tego, że zostało troszkę jeszcze surowców. Repeater. Taki. A mi się może kiedyś przydać. Te repeaterki, bo są naprawdę wydajne, znaczy takie fajne, że są ok, po prostu, są dobre. I warto z nich korzystać. Dobra, co my tutaj mamy dalej? Chyba wszystko stworzyłem, co dzisiaj chciałem stworzyć. Jak wygląda tutaj sprawa z tą energią, widzicie, jest naprawdę dobrze. Bo nam tutaj jest, tutaj akurat nie ma nic, ne? Tutaj w ogóle nie ma nic. A tu jest całkiem dużo. Dziwna sprawa. Może napełnimy to. Tak przez chwilę. Tutaj jest wszędzie full, więc te silniki powinny się same już sobie napełniać, chyba że jest jakiś błąd, to wtedy nie. Tutaj jest jakiś błąd, bo silniki same się nie napełniają, a tu wszędzie jest full przecież tej energii. I jeszcze stąd idzie energia również, więc dlaczego one zamiast się napełniać, to zmniejszają swoją objętość i to jest jakiś bug na pewno. Raczej jest z nimi wszystko ok. Po prostu, no nie wiem, co się tutaj stało. Bo lawy na pewno też jest wiele. Wiadomo, że tam w netherze lawa się prędko nie skończy. Inna sprawa, no cóż. Wyłączymy je. Może to jest jakiś bug graficzny. No cóż, w każdym razie na pewno będzie to działać już pełną parą. Już nigdy nie będzie sytuacji, żeby mi zabrakło prądu. Poczuwa nad tym ten system. Dodatkowo tutaj co jakiś czas te silniki się uruchamiają na ułamek sekundy. Czyli też coś stworzą. Co 30 sekund na ułamek sekundy się uruchamiają, czyli też coś stworzą. Więc jest na pewno to dobra wieść. Przepraszam was, że na tym redstone się tak słabo znam. No ale coś mi się tam jednak udało stworzyć i z tego mogę być zadowolony. Dziękuję za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia już w kolejnym. Trzymajcie się, na razie, pa.